Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest BNG Drive. Moi drodzy, zapraszam was na opowieść o Tomku Drifterze, który zbudował sobie ten oto piękny pojeździk. Jest to 200BX, prawdopodobnie Sixan. I wygląda jak Nissan Silvia, ale to nie jest ważne. Nasz drifter Tomek specjalnie zbudował ten pojazd, aby nim driftować, i sprawdzimy, czy rzeczywiście jest to wspaniały samochód do driftu, czy się nada. Musimy pojechać na tor do driftu. Ach, powiem wam, że drifter Tomek naprawdę włożył sporo uczucia, pieniędzy i czasu, aby zbudować ten pojazd. I teraz zbliża się chwila prawdy. Niestety trasa, czy droga dojazdowa do toru driftowego jest w fatalnym stanie i dojechać możemy tam jedynie ciężarówką, więc musimy nasz piękny pojeździk tam właśnie przetransportować. Trzymajcie kciuki, bo to nie jest standardowy wjazd. Mamy tam małą przerwę i przed drifterem Tomkiem stoi kolejne wyzwanie, bo musimy się tu jakoś... Może tyłem spróbujemy wjechać zaraz? Nie wiem. Fuck, dobra, spróbujmy może tyłem, może coś z tego będzie. Musimy przetransportować to auto, nie ma opcji. Wo. Moi drodzy. Dobra. Tomek Drifter zapakował swoje auto drifterskie i możemy ruszać w trasę. Nie wiem. Momencik, zaciągniemy może ręczny w tym aucie w środku i możemy jechać na tor drifterski. Teraz zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj no dosyć kosztowny ładunek w środku i no Tomek Drifter chciałby jeszcze troszeczkę podriftować tym swoim nowym autkiem, więc musimy je dowieźć na miejsce w całości najlepiej. Ten tor drifterski jest naprawdę niedaleko i myślę, że uda nam się jakoś to dowieść w jednym kawałku. Pytanie tylko, bo tam no, niestety budżet, to jeszcze raz budżet. Wsadził tutaj naprawdę potężny silnik V8 i no cóż, co ja będę wam mówił. Po tych wszystkich modyfikacjach, po zamontowaniu hydraulicznego ręcznego, po zainstalowaniu spoilera czy unikalnej karbowanej maski, Tomek Drifter niestety no, nie ma pieniędzy na podjazd do naszej ciężarówki, która no, jak widzicie transportuje bardzo dzielnie wspaniałego 200BX-a na tour driftingowy, specjalnie przygotowany dla właśnie tego auta. Dobrze, musimy tutaj poszukać jakiegoś miejsca, gdzie no, uda się dosyć bez szwanku jakby wyciągnąć naszego drifterskiego monstera. Tylko jak to zrobić? Właśnie, nie mam pomysłu, powiem wam. I Tomek Drifter zresztą też. No niestety, widzicie, wizja motoryzacyjna, piękna wizja. Niestety, no, napotyka coraz to nowe problemy i może się okazać, że Tomek Drifter nie podriftuje swoim ukochanym autkiem. Ale nie traćmy nadziei, może... Ojej. Słyszę, jak tam w środku wszystko się psuje. Dobrze, inaczej. Musimy otworzyć najpierw. O Boże, Tomek! Tomek! Tomek Drifter jest załamany. Niestety, jego 200BX jest w fatalnym stanie. No dobrze, powiedzmy, że jakimś magicznym sposobem Tomek Drifter wypakował swoją piękną maszynę i jest gotowy do driftu na torze drifterskim. To jest tak naprawdę jego pierwsza próba, pierwsza jazda. Stosował się do wszystkich wskazówek swoich kolegów drifterów i no, ma wielkie nadzieje co do tego auta, że uda mu się osiągnąć sukces i że będzie najlepszym drifterem na świecie. Wiem, że tak jak ja, jesteście nastawieni do tego sceptycznie, ale no, zobaczmy, co Tomek Drifter potrafi.
Okej, to był pierwszy zakręt. Tomek Drifter jest jednak troszeczkę wytrwałym gościem. Widzieliście, że zbudował z praktycznej ruiny taką maszynę do driftu, więc myślę, że poradzi sobie tutaj jeszcze i spróbuje troszeczkę ładniej podriftować. Jest to idealny tor dla tego samochodu i... No, Tomek Drifter troszeczkę już traci cierpliwość, ale to jeszcze nie koniec toru. Słuchajcie. Aż, no nie, Tomek Drifter już jest troszeczkę wkurzony, ale jeszcze nie traci nadziei. Wie, że coś z jego samochodem jest nie tak. Może to jego umiejętności, tego nie wie. Ale coś za bardzo rzuca dupę. Jest jakby za lekka, chociaż powinna być lekka. Koledzy mówili, że słuchaj, uczynisz dupę lekką, ona będzie latać. Dasz jej mu moc, to będzie latać. A tutaj się okazuje, że driftuje jak Arab. Oj, Tomek Drifter naprawdę traci już nadzieję. Powoli, ale jeszcze się nie poddaje. Słuchajcie, udał się Tomkowi Drifterowi pierwszy ślizg, ale no widzieliście, był to bardziej power slide niż drift, więc nie wydaje mi się, żeby był to najlepszy samochód drifterski, jaki kiedykolwiek zbudowano. Więc Tomek Drifter powoli się załamuje, widzi, że z tego nic nie będzie i naprawdę czuje się z tym źle, ale jeszcze próbuje kilka razy przejechać swoim świeżo zbudowanym autem, które budował przez 8 lat i chciał, żeby jakoś to było, no. Miał marzenie, miał wizję, ale moi drodzy, ten samochód, te umiejętności, obawiam się, że nic z tego nie będzie i Tomek Drifter, tak samo jak szybko pojawił się na tym torze, tak samo szybko z niego zniknie. Moi drodzy, Tomek Drifter następnego dnia postanowił jeszcze raz pojechać na tor driftowy, ale nie wróżę mu raczej dobrych not od sędziów i podejrzewam, że będzie to jedna z ostatnich jazd właśnie jego pięknej maszyny. Czy uda nam się w ogóle wjechać, zapakować do środka to auto? Nie wiem, ale staram się. Tomek Drifter jest jednak takim gościem, jak widzicie, wytrwałym. Próbuję do ostatniej chwili coś zdziałać, ale no, efekty z tego są mizerne, niestety. Okazał się słabym mechanikiem, jeszcze gorszym drifterem. Mimo, że nazwisko zobowiązuje, a tu jednak... Dobrze. Udało się jakoś zapakować nasz samochód. I teraz, moi drodzy, niestety, ale kierowca Tira ma troszeczkę inne przeznaczenie dla tego auta i Tomka Driftera, bo jak widzieliście, nie okazał się dobrym drifterem, a akurat ten kierowca jest wielkim fanem driftu i no, nie chce, aby taki słaby kierowca, taki słaby mechanik jeszcze kiedykolwiek ujrzał światło dzienne, więc skończy po prostu w tej ciężarówce i zakończymy z nim w prawdziwie hollywoodzkim stylu, bo wjedziemy w wielką armatę i wystrzelimy Tomka Driftera do góry w kosmos. Więc trzymajcie się, moi drodzy, bo to będzie ostatni pokaz Tomka Driftera. Wjeżdżamy do wielkiej armaty ciężarówką i zrobimy ostatnie show Tomka Driftera z jego piękną maszyną w środku. Możemy już składać zresztą kondolencje rodzicom, czy rodzinie ogólnie. Tomek Drifter ma gdzieś tak około 28 lat i no, uważał się za genialnego mechanika, ale niestety do genialności mu brakowało dosyć sporo. I jak widzicie, kierowca ciężarówki, w tym wypadku pan Zdzisław Bochun, próbuje tutaj bardzo, bardzo wykonać swój plan, ale
Okazuje się, że w tych czasach każdy jest nieudacznikiem i no niestety nikomu tutaj dobrze jego plan nie wychodzi w 100%, tak jakby chciał może, więc no niestety. Ale coś tam wychodzi i pan Zdzisław Bohun już praktycznie zapakował się do działa i okazuje się, że uwaga, świetnie, naprawdę wygląda to świetnie, dobrze. No i nasze działo, jak mówiłem, zakończymy tę sprawę w iście hollywoodzkim stylu. Wystrzelimy pana Zdzisława Bohuna i pana Tomka Driftera w kosmos, bo no niestety do niczego oni się nie nadają. Zapnijcie pasy, bo są to ostatnie chwile pana Zdzisława Bohuna i Tomka Driftera. Trzymajcie się. To jest interesujące. Bardzo interesujące. Abstrahując od historii, którą wam właśnie opowiedziałem, w grze zdarzyła się rzecz bardzo dziwna. Jak widzieliście, działo zadziałało. Wszystko jest super okej, ale nagle zdarzyło się coś bardzo dziwnego i niestety okazuje się, że ta mapa jest jakaś pechowa i na tej mapie nawet Lucek nie zrealizował swojego planu. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.